Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, jestem Konradowicz. Dzisiaj znowu gramy w tą piękną grę, która nazywa się Derail Valley. No niestety ostatnio dostaliśmy crasha. Muszę zobaczyć, na jakim my tu etapie byliśmy. A byliśmy na etapie... Ta lokomotywa była już odpalona. Mieliśmy rozłączyć sprzęt. Pomnijmy dla pewności tu jeszcze hamulec. Przewody. Jedź wsteczny i się cofamy, tak? Tutaj lokomotywa odpalona, hamulec nie zaciągnięty. No właśnie. Tego crasha takie rzeczy się. Nie, co ja robię? My przecież nie musimy cofać. Nie musimy tym składem podjechać kawałek do przodu. Właśnie. Coś mi tutaj też nie pasowało. W tej kolejności trzeba tym podjechać kawałek do przodu. Już liczyłem, że się wyrobimy w trzech odcinkach na tej trasie. Bo widzę, że jednak nie. Luzuj. Luzuj i podjeżdżamy. Okej. W porządku. Jeszcze tym razem nie będzie. Tego samego co poprzednio. Dobrze stoimy, dobrze, dobrze stoimy. Bo już przerzucamy rozjazd i jedziemy do przodu. Błąd popełniłem. Dobrze, i tak, że się skopnąłem w miarę szybko. Nie wiem, czy już byśmy tam pojechali. Wszystko ładnie się mieści. Mamy taki przejazd przez tory. Ładnie klimatycznie. Sprawdzimy, czy aby na pewno ta C3i. I po prostu na wprost. Gdzie mamy oddawanie zleceń? A tam. Dobrze, ale tak jak mówiłem, już nowych nie będziemy brali. Po prostu pojedziemy zawieźć ten skład, co tam stoi na miejscu. Dobrze, zahamuj.
Zamknij, odepnij. Ciągnij hamulec. Luzuj. Podjedź. Chcemy nawet tak pojechać. Okej. Jedziemy, jedziemy. Nie ma czasu. Bo chcemy dostać oczywiście pełną premię, nie? A wszystko, a nie tylko za to. Szybko wlatujemy naprawić lokomotywkę. Raczej nie powinno być zbyt dużo. A mój. Tu mamy wlew. Okej. Płacimy, zatwierdzamy. Odstawiamy wąż. Idziemy oddać gdzieś tutaj zlecenie. To jest nasz skład, który właśnie się stacza z górki, tak lekko, nie? Już nic bym nie chciał mówić. Gdzie się stacza? To 8? Na styk robiliśmy. Te wagony jeszcze dłużej. W końcu zaciągnąłem tutaj ręczny w tym ostatnim wagonie, czy nie? Widzisz, że on jedzie, bo teraz już tam biedy, nie? Już jestem przy nim. Może jakbym nie widział, że się stacza. A moje. Odpal to, odpal to. Odpal. Zawsze trochę za krótko to przetrzymam, nie? Luzuj. Jedziemy w tym kierunku, a nie w tamtym. MFA. To ja tu pomyliłem. Okej. My mamy to dostarczyć na C4 i to na C3. I najpierw byśmy chcieli wjechać na C3 i jedziemy od Eski.
I prawo i lewo, dobrze. Prosto. Lewo i prawo. Rozpędzamy skład. Czyli może czasami czasu premiowego nam nie starczyć, jak tu było na styl 108, a my braliśmy te zlecenia jedno po drugim, więc no niestety. Chociaż może to na C3 i się uda. Spróbujemy na szybko to zrobić. Robić na szybko, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Pewno trzeba zwolnić. Jedziemy, zobaczymy jakie tu wyboczenie na tym rozjeździe. No ilu będzie? Jeszcze raz w lewo, na pewno, na pewno. To jest fajny przejazd. Lewo 70, no dobrze. Pod tym względem akurat dobrze. Co to? Nie pod górę oczywiście, no to. Jesteśmy praktycznie. Praktycznie jesteśmy, tylko sprawdźmy, czy aby na pewno to jest dobrze ustawiane. Na prawo. Jest dobrze ustawione nawet, no niemożliwe. Sobie już pomału w głowie ustalam tu plan działania, nie? To mniej więcej ogarnąć. Prawo, lewo, prawo, lewo. Ogólnie zwrotnice muszą być ustawione. Iście mocno pod górę, bo jak żeby to mogło być inaczej.
teraz na pewno wszystkie tutaj, tak. Prawo, lewo. Prawo i lewo. No i jesteśmy na C3. Takim oto sposobem. Wyjdą nawet jakieś te koperki stoją jak fajnie. Pamiętajmy, że my początkiem składu możemy tutaj kawałek wyjechać. Nie będzie to wielki grzech. Żeby te wszystkie cysterny tu się zmieściły. I wydaje mi się, że jak to zrobimy tak jak teraz, to jeszcze nie będzie dobrze. Teraz już tak, dobra. Wszystkie są. Odłączamy, odłączamy. Hamujemy. Jest budynek stacyjny, zobaczmy. Udało nam się wyrobić w czasie. U. Ty jeszcze. Co? C3 MF. Seria. Naprawdę? No ty już żeś zdążył się toczyć. Naprawdę wszystko rozumiem, ale to nie jest aż tak z górki. Czemu ty się staczasz? Wiesz co, już nawet nie podłączaj tamtego, nie? No po prostu, no jak tak można?
Tak, tak można już się czepiać, naprawdę. Czego? Co te wagony tutaj się znajdowały? 122 minuty, super, 82 tysiące. 124 tysiące. Nie, zdążymy jeszcze tu na TC4i. Ładnie szybko tu wtoczyć. Jest to robot. No może w 6 minut zdążymy. Nawet nie gaszę tamtej lokomotywy, nie? Sposób to może być ciężko. Okej. Do przodu lecimy. Damy radę wtoczyć te wagony, to już będzie cudo. Się wyrobimy w czasie. Przehamuj, wagony już są tu. Tak to się robi, wszystko w biegu, nie? Potem są wypadki. Jest, udało się 124. To tylko 20 tysięcy, nie? To jest 31. Czemu ja to odłożyłem? 273 tysiące. Mi się głowa przechyliła z wrażenia. Ja teraz się muszę cofnąć, żeby tam pojechać. Tak, tak. Prawda, to mi nic nie da, jak wyjadę, no nie. Już prawie bogaty jestem, ale no jeszcze nie szalejmy, nie? Żeby lecieć na dwie lokomotywy odpalone. Jeszcze na pusto, nie? Bez sensu. Ktoś się zastanawiał, nie chodzi o ekologię, chodzi o ekonomię. Dwie zupełnie inne pojęcia. Ale co ciekawego będzie tutaj do wzięcia. Stukotuków tu jest. Naprawdę. Fajnie to słychać. I tu prosto i w lewo.
i w lewo. Prosto, lewo i w lewo. Uważaj, bo tam jest obrotnica, żeby czasem nie przejechać, nie? Tam była wielka szklana. Czy jak te lokomotywy lądują w dziurze. Czasami byśmy właśnie mogli to zobaczyć. No i to jeszcze taka dość duża ta obrotnica, fajna. Dużo jest nowych lokomotyw. W którym torze są naprawy? Chyba na wprost. I mi się coś wydaje. Dokładnie, dobrze mi się wydawało. Tuj. Jeśli się zgaś, by być typowo na czysto. Napęd mechaniczny, koła, oleju trochę trzeba dolać. Oleju napędowego to oczywista oczywistość. Napęd mechaniczny trochę się zużył, koła też, ale też nie wiadomo jak. To są no normalne zużycia eksploatacyjne, no. 20 tysięcy. Okej, dziękujemy. I fajny ten. Mamy nawet do niego dostęp przecież. Wyścigliśmy. Jeszcze DR6 w sumie nam lokomotywa została. No i już ją znamy, że tam się w niej trochę ciepło sieci. A raczej chyba tego nie rozwiązali jeszcze. Już idziemy do siedziby firmy. Zobaczyć, co mają nam ciekawego do powiedzenia. To ją te koparki, więc wiem, że jakoś mniej więcej tutaj trzeba było iść. Należam ślepy. Opłaty. No tam jakieś tam środowiskowa, coś tam. Tutaj też. Tutaj też, za to, że zrobiliśmy. Licencje. Też i za 200 tysięcy nawet nas stać, widzicie? Bezpieczne 3290 tysięcy. A wojskowe 100. W sumie nie ma co, trzeba i zlecenia wojskowe i tyle, no. Płatka ubezpieczenia kosmiczne. Okej. Okay. No my tu mamy na port i miasto. Koparki 40 tysięcy. Znowuż jechać tam. Kopalnia żelaza zachodnia 14 tysięcy.
Jest kopalnia żelaza. Jeszcze zachodnia. Pewnie na zachodzie. IMW. A, to tam nad nami. To tam nas jeszcze w sumie nie było. To się zgadza. A że gdzieś z tym żelazem by można było jechać. Tutaj jest coś takiego właśnie jak punkt E. To są zlecenia wojskowe. Myślę, że do takiego punktu moglibyśmy się tu udać. Dokładnie. A widzicie, czołgi są. Jest ta siedziba, której my musimy się udać, aby wziąć zlecenia. Tutaj. To nie. No też jakoś mrygała. Czy nie? Jak to było? No tutaj są tory. Tu jest biuro wojskowe. Manewry. Baza wojskowa w porcie, dostaw czołgi. Aha, czyli tak właściwie z tym, byśmy jechali do portu i czołgami i przy okazji możemy też wziąć zwykłe zlecenie do portu, dostarczając koparki. Aha. 28 ton. Ile mamy na to czasu? To 19 minut. To jeszcze tu chodźmy. Tu mamy 122 minuty. Ale tu były manewry. Starte 51 tysięcy. Wyładuj i odstaw pociąg. Pieniądze z nieba, co spadają. 38. Tak właściwie na jedną lokomotywę byśmy to załatwili. Ale dwie pojadą, tak chyba na wszelki wypadek. Bo nikt nam nie mówił, że nie możemy. I już będziemy mieli kolejne 100 tysięcy w portfelu. Więc myślę, że w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.